Święty Angstka, biskup Hamburga, wspomagaj nas. Święty Angstkarze, który się urodziłeś 8 września 831 roku i wierzę, do tego miasta 8 września w 1947 roku zawitały statki z Żydami, których wywieziono 11 lipca 1947 roku z Montpellier z Francji do Haify, gdzie wrócono, gdzie Anglicy przetransportowali ich tutaj, żeby zagłuszyć wyzwolenie, skończenie interesu oświęcimia Auschwitz 12 kwietnia w 1947 roku, kiedy Matka Boska ukazała się w Rzymie, a była zapowiadana 12 kwietnia w 1937 roku Luigi Messinati. I tego dnia, 12 kwietnia w 1947 roku w Wadowicach nawrócił się Rudolf Hess. Był to też, wspomógł go w tym nawróceniu, nawrócił się w obecności księdza Władysława Lona, który 10 kwietnia w 1947 roku był pierwszy raz u niego. Modliły się wszystkie siostry w błagitnikach o jego nawrócenie. Nawrócony Rudolf Hess 12 kwietnia w 1947 roku błagał naród polski w imieniu narodu niemieckiego o przebaczenie. Bo tak miało być. Tego dnia potwierdziła objawiona Matka Boska. Tak jak Matka Boska odebrała 31 maja 1894 roku po święcimiu Kościół Świętego Krzyża do klasztoru dominikanów. Tutaj jest biskup Adelberg, urodzony w 1936 roku, zmarł w 1988 roku po kanonizacji świętego papieża Benedykta V, który został papieżem w Rzymie, wybrany Rzymianin 22 maja 1964 roku. Wydalony z Rzymu na Lateranie, byłeś w jego obecności, biskupie, 23 czerwca 1964 roku zgadzany na wysłanie do Hamburga. Do Hamburga, gdzie zmarł 4 lipca 1965 roku. Byłeś przy jego kanonizacji 10 kwietnia 1988 roku, a zmarłeś 28 kwietnia 1988 roku. Bremen, tam gdzie urodził się obecny burmistrz Hamburga, Częczał, 20 stycznia 1966 roku, kiedy w Ostrowie Wielkopolskim urodził się nasz ksiądz Michał Woźnicki. Wszyscy święci, święty papieżu Benedykcie V, którego tutaj nie ma, święty angstkarze, święty polski papieżu Piusie X, stawia się za nami. Matko Boża, która odebrała Żydom Kościół Świętego Krzyża w Oświęcimiu, gdzie z klasztoru dominikanów powstałego w 1282 roku, tego samego roku powstał klasztor dominikanek, gdzie ksiądz Michał Woźnicki broni mszy świętej trydenckiej. Tego dnia, kiedy objawiła się Matka Boska w Oświęcimiu w Rzymie, została poświęcona kaplica ku czci Piusa IX. Był przy tym obecny biskup Pelczar, który urodził się 17 stycznia w 1842 roku. A gdy miał chrzest 20 stycznia w 1842 roku, ukazała się Matka Boska cudownego medalika Żydowi Radispone w Rzymie w kościele św. Andrzeja.
Pani Matko Boża, która wszystko widzisz, która objawiła się w Dyczwałdzie, która objawiła się w Lourdes, która objawiła się w Saragosie, świętemu Jakubowi, apostołowi 20 stycznia w 40 roku. Matko Boża, nasza Matko, która nas prowadzi, która jest patronką Hamburga. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Wspomagajcie nas, wszyscy święci.